Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Forever, zapraszam was na, mam nadzieję, że szybki materiał z CES-a, kolejny na moim kanale. Moi kochani, odnośnie opcji, które obniżają FPS-y, oprócz tam aktualizacji CES-a, no bo to wiadomo, że obniża. Muszę wam pokazać właśnie na bezlokowanych, bez zamkniętych FPS-ów. Chodzi o to, że podczas gry na serwerze, podczas nagrywania, OBS-em i tak dalej, to wszystko mi obciąża, więc tam mam jakieś tam no te 600-700 FPS-ów, zależy gdzie, no tutaj pewnie będzie po, tam w granicach do 800 nawet. Mam 700 coś FPS-ów. Ale jeśli włączę pewną opcję, to tych FPS-ów będzie... Nie, tutaj powiedzmy mamy tamte 800. I teraz odpalę jedną opcję, jeśli mi się odpali. Siemanko, przedstawiam wam Skinkantor. Jest to stronka, na której błyskawicznie sprzedacie swoje niechciane skiny. Nie trzeba tam czekać, aż ktoś najpierw kupi je od ciebie i dopiero po tym tradzie dostajesz kasę. Nie ma tutaj żadnych ukrytych opłat czy prowizji. Nie ma tutaj też polityki KYC, czyli poznaj swojego klienta. Nie potrzeba żadnych wtedy weryfikacji tożsamości, co dla niektórych niekiedy może być problematyczne. No i Skinkantor też oferuje wiele metod wypłat, m.in. właśnie PSC, gift cardy, jak m.in. Steam, Spotify, Netflix, Origin, kryptowaluty typu Bitcoin, Litecoin, Ethereum, itp. itd. A pieniądze za skiny dostajecie natychmiast na swoim koncie po zaakceptowaniu trade'a. Jeśli chcecie uzyskać 5% więcej kasy przy sprzedaży skinów, to skorzystajcie z mojego kodu FOREVER. Link macie w opisie pod tym filmem. Nie wiem, czy... A, widzę na podglądzie, że tego w ogóle nie ma. Także, czy jest jakaś różnica? Płacił status. Tutaj mam bardziej 600, tutaj mam bardziej zahaczone o... Częściej... Inaczej. Częściej tutaj piątka mi wyskakuje niż szóstka przy tych opcjach włączonych. A teraz jeśli wyłączę, no to nawet sięga do 700. Chodzi, moi drodzy, o filtry NVD. Nie mogę ustawić tak, żeby te filtry były widoczne, ale w tych filtrach NVD mam ustawione kolor i detale. I to, co tam miałem kiedyś, co nagrywałem, że jak lepiej tam widzieć przeciwników w CSGO i tak dalej. Mam tych FPS-ów mniej, jeśli te filtry mam odpalone. A filtry mam teraz wyłączone. Jest tych FPS-ów... Zauważyłem, że u mnie, przynajmniej na moim sprzęcie, tych FPS-ów zabiera mi około 100. Tak, 100 plus minus. Jak macie... czekajcie, jak macie mapę... Status? Map... FPS... Jest ta FPS benchmark. Tam robiłem ten benchmark na z filtrami i bez filtrów. Z filtrami miałem 600, czy tam 580 coś, a bez filtrów miałem 700 parę. Więc tam te 100 plus minus mi FPS-ów zabierało. Zależy się od tego, czy z filtrami miałem bardziej 610, 620, czy 580, już nie pamiętam, ale zapamiętałem, że 100 FPS-ów mi zabiera. Dlatego też jak tutaj mam komendę FPS Max, no to zamykam sobie na 500 FPS-ach. Więcej nie jest mi potrzebne. A dlaczego nie 400? Bo no to będzie raczej w materiale kolejnym, gdzie będę mówił o wzroście FPS-ów, ale też o ich stabilizacji. Nie tylko na dobrym sprzęcie, zajebistym, ale też na takim niskobudżetowym, gdzie tych FPS-ów jest tam w granicach 100, 120, 150. Więc jeśli chcecie taki materiał szybciej, to możecie zostawić łapkę w górę pod tym materiałem i napisać komentarz, że chcecie, żebym taki filmik nagrał. Także słuchajcie, jeśli macie NVIDIA, nie korzystajcie z filtrów NVIDIA. A jeśli chcecie mieć kolory ładniejsze i tak dalej, to skorzystajcie z tego. Chodzi o panel sterowania NVIDIA. Nie wiem, czy będzie to widać, ale tutaj jestem w zakładce tutaj po lewej, tam, o, za moją kamerką jest wyświetlenie, jest zmiana rozdzielczości i wyreguluj ustawienia kolorów pulpitu. Ustawiłem sobie, znaczy jasność i kontrast jest na plus tam 50% i to jest standardowa wartość, ale
Gamma troszkę sobie zwiększyłem, tam chyba jest defaultowo jako 1, wziąłem sobie 1,15 i przede wszystkim cyfrowa poświata. Jeśli zwiększę, tutaj na OBS-ie nie będzie to w ogóle miało różnicy, ale jeśli cyfrową poświatę daję na 0, no to jest tutaj obraz czarno-biały. Jeśli daję na 100, kolory są większe. No akurat podgląd mam na drugim monitorze, więc no tam dziwne, żeby mi się na drugim monitorze zmieniał, kiedy zmieniam ustawienia tego monitora. Ale tutaj akurat mam właśnie dwa monitorki. I polecam wam dać, no taka 65 wartość dla mnie jest ok, bo wtedy pulpit, pamiętajcie, że to ma wpływ nie tylko na CS-a, ale też na pulpit, na wszystkie gry, w które gracie. Więc jeśli walniecie sobie na fulla, no to wszystkie będziecie po prostu mieli wszystkie kolory tęczy, gry będą aż żygać tymi kolorami, więc ustawcie sobie tak, żeby CS ładnie wyglądał, ale też żeby pulpit nie był taki zasrany tym nasyceniem tymi kolorami. Także takie ustawienie ja mam, takie no mi najbardziej pasują, jakie będą wam pasowały, możecie też w komentarzach napisać. Także czekam na wasze komentarze też, jak u was to wygląda, czy korzystacie z tych filtrów. Jeśli korzystacie z filtrów, sprawdźcie, jakie macie FPS-y. Jeśli wyłączycie filtry, sprawdźcie, jakie macie FPS-y. Więc na pewno będzie różnica, bo jak na moim sprzęcie jest, u was może ta być różnica jeszcze bardziej widoczna. Jeszcze albo nie wiem, czy więcej, czy mniej FPS-ów zyskacie. Jak u mnie tracę, jest ta różnica 100 FPS-ów, u niektórych może być ponad 100 FPS-ów, u niektórych może być tylko 50 FPS-ów. To jest kwestia, wiecie, indywidualna. No, nie gwarantuję, że 100 FPS-ów każdy dostanie. Absolutnie, tego nie powiedziałem i tego nie twierdzę i tego też się nie trzymam, ale różnicę FPS-ów powinniście zauważyć. I chcę po prostu, żebyście napisali komentarz, bo chcę się po prostu dowiedzieć, ile tych FPS-ów wam zyskało, znaczy ile FPS-ów zyskaliście po wyłączeniu, a ile wam zabrało po odpaleniu tych filtrów NVIDIA. Z tą cyfrową poświatą ten CS wygląda u mnie bardzo fajnie. No, skiny też nie są takie blade, mają te swoje kolory, więc no, mi się podoba. Mi się podoba też, jak oglądam jakieś filmy, czy jakieś, no, czy tam YouTube, czy jakieś inne gierki gram od czasu do czasu, tak, bo gram nie tylko w CS-a, no to też te gry wyglądają tak, jakby wyglądać powinny i tak, jak ja chcę, żeby one wyglądały. Także słuchajcie, z mojej strony to będzie tyle, no taki krótki filmik, ile to już jest, 8 minut, ale ja to skrócę tak, żeby było jakieś pewnie tam 5, 6, 7 minut góra i tyle. Z mojej strony to wszystko, poznajcie jak zwykle Forever Young i pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, nara!